Nazywam się Janek Zając, jestem z Soutrendera. Dzisiaj opowiem na temat. Parę słów na temat badań, analiz, czyli tego, o czym są w zasadzie wszystkie dzisiejsze prezentacje. Jak to wygląda w tle obecny rynek badań i dlaczego się bardzo mocno zmieni. Opowiem też parę słów o tym, że co my chcemy robić dalej. Dostałem takie zapotrzebowanie, żeby podsumować. Akurat mieliśmy tydzień temu trzecie urodziny SOUTRENDERA i mamy trochę zmian. Chcemy trochę in, w inną stronę pójść także poza analizy, poza badania, bo wydaje nam się, że w tym miejscu już sporo osiągnęliśmy. Można iść trochę dalej. Dwa słowa o Soutrenderze. Soutrender to jest firma z rankingu Fortune 500, jak widać na mojej koszulce, z roku 2056. Tak żeśmy wyestymowali. Zajmujemy się przede wszystkim analizą, badaniami, przede wszystkim w kontekście social media. Dajemy narzędzie, które umożliwia sprawdzenie analiz, statystyk. Nie jesteśmy monitoringiem social media, więc nie jesteśmy konkurencją z Brandem24. Kiedyś nawet z Michałem taki film nagraliśmy który na YouTubie ciągle można zobaczyć, dlaczego nie jesteśmy konkurencją. Tak jak już Maja powiedziała, dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy Aulera niedawno. To było parę miesięcy temu. Tydzień temu dostaliśmy inną nagrodę, dostaliśmy wy wyróżnienie w konkursie Innowator Mazowsza, taki innowacyjny bukiet kwiatów i dyplom od marszałka Adama Struzika. Uroczy, prawda? <laughs> Dzięki. Światki już zwiędły, niestety, ale dyplom stoi. Co nas wyróżnia? Nasze podejście jest, staramy się łączyć nasze doświadczenia naukowe, badawcze z uniwersytetu. Ja pracuję też na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii. Dominik Batorski, który jest drugim z trzech założycieli Trendera, też pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Staramy się to jakoś łączyć ten świat nauki ze światem biznesu, wprowadzając coś, co jest innowacyjne, korzysta w jakiś sposób z tej wiedzy, którą na uczelni ciągle jeszcze można zdobyć, można pogłębić. Dwa słowa a propos rynku badań i analiz, bo tak się omówiłem. Drodzy państwo, jest sobie takie towarzystwo, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, obok tego jest taka organizacja branżowa, organizacja firm badania opinii i rynku, i one sobie raz do roku audytują rynek badań. To jest generalnie rynek, który jest bardzo dokładnie zmierzony, jak to rynek badań, i wiadomo, kto robi badania. Oczywiście nie wszystkie firmy są tutaj, no ale to można szacować, że 70-80% wszystkiego, co się dzieje, jeśli chodzi o badania w Polsce, jest sobie raz do roku audytowane, mierzone i potem pokazywane na tego rodzaju w tego rodzaju tabelkach. Ja może jak tutaj pokażę, to będzie widać. No i można sobie zobaczyć wydatki na różne typy badań. Tam się idzie, są jakieś tajemnicze nazwy i dopiero badania realizowane przez Internet to jest 6% w 2012 roku. 6% z całego polskiego rynku badań. Mimo że wzrosło, wcześniej było jeszcze mniej. I generalnie to wszystko to są tak naprawdę tradycyjne ankiety, czyli to co się zwykle z badaniami kojarzy, jak ktoś robi badanie, to robi ankietę, odpyta kogoś, potem zanalizuje te wyniki i tyle. Jest też takie drugie tutaj bardzo ważne zestawienie, czyli ile osób zostało przebadanych w jakiś sposób. Tu już ankiety są znacznie wyżej. Badanie przez internet kawi, drugie miejsce za badaniami telefonicznymi. W poprzednim roku, w 2012, ponad 2 miliony Polaków zostało przebadane w ankietach internetowych. To można się zastanawiać czasem po co, no ale zostali przebadani. Co z tego wynika? No wynika tyle, że generalnie badania przez internet w Polsce, jeśli chodzi o ankiety, to jest szybko, tanio i niekoniecznie dobrze. Tylko, że wszystkie te zestawienia zupełnie nie uwzględniają tematyki całej dzisiejszej auli. W ogóle nie ma tam, tam się wszystkim wydaje, że jak badania przez internet, to jakieś ankiety, ewentualnie badania jakościowe, fokusy, wywiady i tyle. Natomiast zupełnie nie uwzględnia tam się czegoś zupełnie nowego, czyli narzędzi. Jak pewnie już wiecie, chociażby z poprzednich wystąpień i z kolejnego wystąpienia, coraz więcej naszych danych dotyczących tego, co robimy, co lubimy, o kim mówimy i w jaki sposób jest zbieranych, zapisywanych automatycznie. Dotyczy to zarówno tego, co robimy na komputerze, co robimy w internecie, na jakie strony wchodzimy, na jakie strony wchodzimy i w jakich miejscach jesteśmy, jeśli chodzi o korzystanie z telefonu komórkowego i tak dalej. To jest zupełnie nowe źródło danych, które coraz częściej też są przetwarzane i wykorzystywane tak naprawdę w celach badawczych. Tylko, że to jest zupełnie nowy rodzaj badań, który jest w ogóle nie ujmowany, nie uwzględniany w podejściu tradycyjnych firm badawczych. One się dość mocno zafiksowały na robieniu ankiet. Najlepiej, żeby komuś wysłać ankietera do domu, ankieter odpytał, pobrać na, yy, za realizację takiego wywiadu pieniądze od klienta. Na tym jest bardzo wysoka marża i te tradycyjne firmy badawcze sobie tam całkiem dobrze żyją. Niektóre się już zaczęły interesować rynkiem narzędzi, inne jeszcze nie. Z drugiej strony mamy to, co my nazywamy badaniami automatycznymi czy behawioralnymi. Czyli zapisywanie różnego rodzaju danych z internetu, z telefonów komórkowych, analizowanie i bardzo często podawanie klientowi od razu w gotowej formie jako aplikacja dostępna na stronie. Zwróćcie uwagę, że to jest tak naprawdę samoobsługa i to jest również bardzo ważny nurt w badaniach, że już coraz częściej to klienta się obsługuje w ten sposób, że daje się mu dostęp do jakiegoś narzędzia, czy to przeglądarki, czy yy, aplikacji w telefonie i tam ma dane, sam ma sobie wyciągnąć wnioski, ewentualnie pomagam się te wnioski wyciągnąć. Zupełnie nowe podejście, które tak naprawdę z jednej strony umożliwia realizowanie badań znacznie szybciej przy niższych kosztach, bo odpadają wszystkie koszty ankieterów i no oczywiście są koszty oprogramowania, serwerów, stworzenia tego, tylko że jak się raz to zrobi, to zwykle takie oprogramowanie można przeskalować i bardzo wiele osób, bardzo wiele firm obsługiwać. I wreszcie coś, co jest tak naprawdę zupełnie najważniejsze w tym wszystkim powiązanie badań, analiz z procesem decyzyjnym. Jeśli ja, żeby podjąć jakąś decyzję, chcę zrobić badanie, tylko muszę to badanie najpierw w firmie badawczej, jakie to jest niej, zamówić, zaczekać miesiąc na realizację, kolejny miesiąc na obliczenie i stworzenie prezentacji, to jest bardzo duża szansa, że już tę decyzję podejmę wcześniej, nie czekając na wyniki. To, o czym mówił Michał przed chwilą, to jest m.in. błyskawiczne podejmowanie decyzji i reagowanie na to, co się dzieje. Widzimy, że się pojawia jakiś wpis w monitoringu natychmiast można podjąć decyzję i w odpowiedni sposób marketingowo czy sprzedażowo na to zareagować. W tę stronę idzie rynek, w tę stronę idzie też coraz więcej narzędzi, które są tworzone również w Polsce. Parę fajnych rozwiązań jest prezentowanych dzisiaj. Oprócz tego też na przykład takie rozwiązania jak Price Panorama czy Manubia, jeśli chodzi o dane i e komersowe. Positionly, jeśli chodzi o wyszukiwarki. Kolibrio, no to najpierw wyszukiwarki, teraz też taki growth hacking i tak dalej. Coraz więcej narzędzi, które czasem są także poza Polską wykorzystywane. Próbuję to pojęcie wykorzystywać. My jesteśmy też w tym miejscu, w, tym, w tej wąskiej działce badań y, behavioralnych, badań automatycznych. My się specjalizujemy w social media. Jakie było to pytanie, Właśnie, że trzeba powiedzieć, po co analizować, po co to badać. Michał już opowiadał o monitoringu. W naszym przypadku to jest trochę inne zastosowanie. My się skupiamy na własnych kanałach. owned Channels zgodnie z taką klasyfikacją powszechnie przyjętą, czyli te miejsca, gdzie, którymi marka zarządza, na które ma stosunkowo duży wpływ, czyli fanpage na Facebooku, kanał na YouTube, profil na Twitterze itd. I tam marka coś mówi użytkownikom, dostaje od nich informację zwrotną, sama podejmuje takie czy inne działania, za niektóre płaci, inne nie płaci. Na końcu musi podejmować jakieś bardzo konkretne decyzje dotyczące tego, co mówić, w jaki sposób mówić, ile pieniędzy przeznaczać, czy te pieniądze, które wydaje się, jakkolwiek opłacają i czy w ogóle na końcu tak naprawdę do kogoś dociera. Jeśli siedzicie jakkolwiek w branży digital marketingu, to pewnie zauważyliście, co się działo w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Facebook zmienił algorytm. Bardzo wielu stronom spadły zasięgi na Facebooku. I nagle się zaczęło zastanawianie, dlaczego teraz, co ja teraz zrobię, jak sobie poradzić z tym, że posty, które ktoś na Facebooku publikuje, docierają do na przykład 3% wszystkich fanów. Dzisiaj wypuściliśmy właśnie taką analizę pokazującą, jak to wygląda, jaki jest przekrój. Z jednej strony mamy tutaj z lewej strony całą grupę profili, które przeciętnie angażują bardzo mały odsetek, czyli do kilku procent osób przeciętnie zaangażowanych. Łącznie, tam tak po kilka procent, to jest łącznie 30% wszystkich profili. Z drugiej strony jest jednak druga część rozkładu, czyli ciągle są profile, nawet bardzo duże, które po 25, 30, 50% wszystkich fanów to jest ich zasięg. Czyli można robić dobrze i cały czas się utrzymywać na powierzchni, można robić w sposób taki, który do tej pory może był efektywny, ale nagle przestanie być efektywny. Pytanie, ilu klientów się zorientuje, ilu będzie dostawało od agencji dalej takie słupki, które będą uzasadniały czasowe działania, a ilu z nich... Stwierdzi, że trzeba by wiedzieć coś więcej, sprawdzić do jakiego procenta swoich fanów docierają, czy ta komunikacja w ogóle trafia do kogoś z ich grupy docelowej i czy w całych tych wydatkach jest jakikolwiek sens. Jeśli chodzi o nasze podejście i to po co analizować social media, to jest, Michał tutaj przedstawił kilka odpowiedzi dotyczących monitoringu, w przypadku analiz to jest tak naprawdę jedna prosta odpowiedź, żeby podejmować lepsze decyzje. Decyzje dotyczące komunikacji, wydatków, obsługi klienta, zaangażowania takiej czy innej agencji, czy takiego czy innego pracownika do prowadzenia komunikacji. I wydaje nam się, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest bezpośrednie przełożenie tego, że się analizuje, później się optymalizuje, czyli podejmuje się trochę starania, żeby było lepiej i staramy się padać w jaki sposób i na końcu wprowadza się w życie, stąd ta egzekucja na końcu procesu. Co my tutaj robimy? No, pokazujemy wykresy, pokazujemy różnego rodzaju podsumowania, cyferki. To może pokazać prawie każdy i powiedzmy, jest to taką standardową funkcjonalnością każdego narzędzia analitycznego. Staramy się też iść trochę dalej, bo chcielibyśmy być blisko naszych klientów i rzeczywiście im pomagać te decyzje podejmować. Dajemy automatyczną interpretację danych. Czyli w oparciu o algorytmy data miningowe, które dokładnie analizują dane dla konkretnego fanpage'a czy konkretnej kampanii. Mówimy mu, podpowiadamy, co robi dobrze, co robi źle, co powinien zrobić, przy czym to się aktualizuje. Czyli jak zacznie robić lepiej, zastosuje się do wskazówek, no to wkrótce prawdopodobnie zamiast tutaj takiej czerwonej nagany, dostanie na zielono pochwałę, że robi coś tam dobrze. Na tej zasadzie można sobie budować całe rankingi, takie zegary, które pokazują, na ile procent ktoś dobrze działa, co powinien zrobić, żeby było lepiej. To jest jakiś kierunek, który chcemy rozwijać. I bardzo, ważną, też bardzo ważnym stosowaniem wszelkiego rodzaju analiz jest raportowanie. Tutaj znowu można klientowi pomagać przez robienie automatycznych raportów. Mamy jaką funkcjonalność, która daje raportowanie pełnotekstowe, wygląda tak, jakby siedział analityk przez pół dnia i pisał podsumowanie, a tak naprawdę generuje to algorytm w 5 minut. Ja już tu słyszałem opowieści właśnie, jak to klient po, po południu zachciał mieć raport na rano, ktoś zapuścił w trenderze, ale potem mówi, no tak, siedziałem północy i pisałem, analizowałem, opisywałem, ale zdążyłem. I to jest nie tylko nasza funkcjonalność. W bardzo wielu narzędziach jest coraz bardziej rozbudowane, coraz ładniejsze opcje tworzenia automatycznych raportów, czego, które będą wyglądały całkiem nieźle, będą wyglądały tak, jakby ktoś nad nimi siedział wiele godzin, a zautomazują się szybko. Na zasadzie też wypierania pracy ludzkiej, bo często taki prosty analityk, który robi najprostszy możliwy raport zgodnie z szablonem, to nie robi nic więcej niż to, co w tej chwili może równie dobrze zrobić algorytm, jeśli będzie dobrze napisany. Co dalej? Już padło takie pytanie. Generalnie. Fajnie jest opowiadać o różnego rodzaju narzędziach analitycznych, badawczych, yy, zorientowanych wokół danych, niemniej jednak musimy mieć świadomość, że wcale nie jest taki prosty kawałek chleba z trzech przyczyn. Po pierwsze, analizowanie zwykle nie jest czynnością pierwszej potrzeby, zwłaszcza w Polsce. Jako Polacy mamy bardzo duże doświadczenie z przede wszystkim władzami różnymi wrednymi, które sprytnie fałszowały dane, i my też sprytnie fałszowaliśmy dane, które te władze otrzymywały. W związku z tym, generalnie niezbyt ufamy danym, statystykom. Jeśli zobaczymy jakieś słupki, które nie są zgodne z naszą intuicją, to Polacy mają taką tendencję, żeby zaprzeczać, mówić, że to jest nieprawda i oni wiedzą lepiej. Taka kultura podejmowania decyzji w oparciu o twarde dane w Polsce jest ciągle dość słabo rozwinięta, chociaż akurat wszystkie biznesy internetowe pokazują coś przeciwnego, no bo tam się patrzy chociażby w Google Analytics albo w różnego rodzaju inne narzędzia, żeby móc działać lepiej i mieć te informacje na bieżąco. Niestety, generalnie jednak, ciągle w Polsce w biznesie dość słabe jest takie podejście w oparciu o dane. Wszelkiego rodzaju usługi związane z social media ciągle są dosyć niszowe i my też o tym wiemy. Generalnie od początku staraliśmy się konstruować swoją ofertę i model biznesowy w taki sposób, żeby raczej zwracać się do stosunkowo wąskiego grona, ale temu wąskiemu gronu dostarczać dużą wartość. Natomiast ciężko jest z jednej strony zrobić narzędzia, które będą dla wszystkich, a z drugiej strony takie, które będą miały wystarczająco szeroką publiczność. No i wreszcie, jeśli mówimy tutaj o jakimkolwiek działaniu w internecie, w internecie wszystko się zmienia, tak samo jak zmieniają się usługi czy platformy, które chcielibyście analizować. Zmieniają się i od strony technologicznej, i od strony wprowadzania nowych funkcjonalności. Na tej zasadzie na przykład na Facebooku od pewnego czasu coraz ważniejsza jest reklama i w zasadzie jest jasne dla wszystkich, że wkrótce bez wsparcia reklamą naturalnej komunikacji ciężko będzie osiągnąć jakieś sukcesy. W związku z tym trzeba tworzyć narzędzia, które poza optymalizacją komunikacji będą też umożliwiały czerpanie danych z API reklamowego i optymalizację dodatkowo reklam. Generalnie, gdybyście chcieli cokolwiek robić związanego z analityką, to pamiętajcie, że niestety nie jest to produkt, który raz można stworzyć i potem będzie działał. Trzeba cały czas poprawiać, dłubać w tym, naprawiać i to, na co najwięcej czasu się poświęca, jest zwykle zupełnie niewidoczne dla klienta. Staje się widoczne wtedy, kiedy przestaje się to robić, bo przestaje działać. I system wyświetla na przykład złe dane albo bezsensowne wskazówki. Tak a propos właśnie niezbyt różowego obrazu analiz na końcu, no, co z tym chcemy zrobić? Mamy parę pomysłów na rozwinięcie, pójście poza analizy danych. Pierwsza rzecz to jest narzędzie, które aplikacja, którą właśnie wprowadziliśmy na rynek do zarządzania zespołem, komunikacją. W sytuacji, kiedy parę osób korzysta z kanałów social mediowych w firmie, czy są to osoby w firmie i po stronie klienta, czy też na przykład warto, żeby te sygnały trafiały również do działu obsługi klienta, można sobie podpiąć, patrzeć. Druga rzecz, no, staramy się jednak wchodzić w poletko tradycyjnych firm badawczych, robimy różnego rodzaju dodatkowe badania, analizy, szyte na miarę, tylko że to jest usługa już, która jest konsultingowa, jest raczej słabo skalowalna, bo będzie szyta na miarę i na tym polega jej wartość. Trzecia kwestia, to jest nasz najnowszy projekt, który właśnie uruchomiliśmy z Tomkiem Seroczyńskim, nazywa się So Trending Now. Pokazuje, w jaki, jakie tematy są w danym momencie w social media gorące. W tym momencie testujemy go z jednym z największych wydawców internetowych w Polsce i prawdopodobnie będziemy w jakichś tam poprawkach wkrótce uruchamiali szerzej. Pokazuje na bieżąco, jeśli ktoś coś wrzuci, co jest dalej udostępniane, komentowane itd. itd. Dużym projektem, który będziemy odpalali na wiosnę, to jest narzędzie do optymalizacji reklam na Facebooku. Czyli żeby można było sobie stworzyć wiele wersji kreacji, puścić je i potem wyeliminować automatycznie takie, które są zupełnie nieefektywne. To będzie już wkrótce. Natomiast trochę wcześniej udajemy się do Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie za nas kciuki, Od stycznia do marca będziemy siedzieli w San Francisco, w zasadzie pod San Francisco w takim akceleratorze, gdzie będziemy starali się dopasować produkt i przede wszystkim kanały sprzedażowe do rynku amerykańskiego. A jak wrócimy to opowiemy, czy wyszło i dlaczego. Dziękuję bardzo.